Witamy. Spotykamy się ponownie. Wiosna wreszcie nadeszła. Możemy posłuchać śpiewu ptaków. Jesteśmy ciągle w kręgu Art Brut, twórczości. Dzisiaj inspirujemy się, czerpiemy energię z Marka Krause. Jest to artysta prymitywista, bardzo ciekawa postać, nazywany właściwie nawet przez niego samego warszawskim Nikiforem. Pochodzi z Mazowsza, urodził się bodaj w Warszawie i związany jest swoją twórczością między innymi z ośrodkiem w Legionowie. Jest to artysta niezwykle płodny, 3000 prac ponad stworzył. Dlaczego dla nas jest ciekawy? Poza jego bardzo bogatą biografią i takim, powiedzmy, nietuzinkowym dorobkiem, to tworzy prace bardzo barwne. Bardzo barwne. Wychodzi od rysunku linearnego, którym pokazuje nam świat swojej wyobraźni i wypełnia go walorem, barwą bardzo kontrastową, bardzo ciekawą. I bezpośrednio do tej pracy zainspirował mnie jego portret, dlatego że dzisiaj pracujemy z portretem i maską. Małgosia tutaj będzie nam służyła swoją osobą i pokazywała, jak pięknie tworzy swoją maskę. Na podstawie tej maski tworzy swój portret docelowy. Tu mamy pracę Marka Kraus i to jest, przedstawia ona jego no, inspirowanego tak naprawdę swoim ulubionym przewodnikiem, czyli Nikiforem. Bardzo piękny, barwny portret, bardzo dużo emocji, bardzo dużo historii zawartej w tej pracy i troszkę my, zagłębiając się w naszą pracę z portretem, tak samo jak i Marek Kraus, będziemy pokazywać ten nasz wewnętrzny świat, przekładać go. Dwa zdania chciałabym opowiedzieć o całym procesie, bo to, co dzisiaj robimy, jest to proces wieloetapowy. To nie są takie szybkie zajęcia, które zrobimy w ciągu godziny. Jest to proces jeszcze bardziej złożony niż same prace ceramiczne, ponieważ zaczynamy od budowania formy. Formą w tym momencie jest odcisk twarzy. My przygotowałyśmy wcześniej ten odcisk, nakładając gips na twarz Małgosi. Tu nakładałyśmy w formie bandażu z gipsem. Ułatwia to trochę i przyspiesza cały proces powstawania. Sam w sobie Małgosi był bardzo ciekawy, prawda? Bardzo ciekawy. No i taki progresywny, że tak powiem. No bo to też trzeba zaznaczyć, że to jest sposób w ogóle samego nakładania na twarz. No jest pewnego rodzaju procesem takim przyzwyczajania się do swojej formy, nie wiem jak to nazwać nawet. Później sam proces ściągania tej maski też był bardzo ciekawy. No. Ogólnie na początku się bałam, że nie wytrzymam w ogóle samej maski, czyli właśnie, że gdzieś jak ta twarz jest jakaś taka ograniczona, ale poczułam się bardzo bezpiecznie w tej masce, także ku mojemu zdziwieniu, nie? Bo miałam taki przez moment, czy ja w ogóle to wytrzymam. Także bardzo ciekawe to było. I ściąganie maski również jest ciekawe, natomiast nie chciałyśmy się ze sobą w ogóle rozstać. Więc to też było ciekawe. No i ogólnie nie mogę się doczekać też w ogóle procesu też teraz przyzdabiania. Tak wyglądałam ciekawie w niej, pokażę wam. No, bardzo fajnie, że pokazałaś ten moment, kiedy możemy zobaczyć, kiedy Małgosia zdejmuje tą maskę. Rzeczywiście widzimy, tak, że to ona. Dokładnie. Tutaj jeszcze była taka fajna beretka z tym, co my tu czepek, mieliśmy. Czepiec ochronny na włosy. Dokładnie, już go nie ma.
Ale ogólnie teraz, no, cały ten proces jest rzeczywiście bardzo, bardzo złożony, no i nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądało z ozdabianiem tej maski. Zdejmujemy maski. Dokładnie. Zdejmujemy maski. I jak się właśnie tworzy tą nową maskę, czyli jakby nową wersją, nową wersję, tak? Budujesz nową wersję tak siebie. Jakby, no, jest tak. Pewnego rodzaju, tego rodzaju proces, nie? Tak. Czyli na podstawie, tak jak Małgosia powiedziała, tej matrycy, budujemy nową wersję siebie. Oczywiście wykorzystamy do tego glinę. Jesteśmy znowu z mateczką ziemią za pan brat i ona nam tutaj posłuży. Zaczynamy. Małgosia przygotowuje teraz plaster. Wykorzystamy technikę plastrów, rozwałkujemy fragment gliny, nałożymy na naszą formę gipsową i w ten sposób uzyskamy wierny odcisk twarzy Małgosi, na którym będzie dalej pracowała nad swoją docelową maską. Super. Czy tak może być, czy nie? Tak, tak, tylko uderzaj, żeby odpowietrzyć. Parę ruchów, dwa, trzy ruchy, to wiesz, to jest tylko, chodzi, sprawa techniczna. Na razie. Aha, fajna zabawa. Będzie? Tak, będzie. O, to jest dobrze wyrobiona glina, więc. Dobrze. Bierzemy dwie podkładki. One służą temu, żeby po prostu, jak przyłożysz wałek, żeby uzyskać grubość. Dobra. Deseczki. Dobrze. I postaraj się rozwałkować na plaster. Jak będzie ci potrzebna większa przestrzeń, no to jeszcze tutaj się. Wyjdziesz troszeczkę. To już jest, pamiętaj, że twoja maska. Już teraz od tego momentu tak naprawdę już zaczynasz tworzyć swoją maskę. Czyli forma już, wiesz, czy podłużna, czy okrągła, czy wiesz, symetryczna, czy asymetryczna, to już zaczynasz ją budować. Już taka mi się podoba. Jeżeli chcemy zrobić odcisk, potrzebujemy, żeby uzyskać ten kształt twarzy, to potrzebujemy jednej grubości plaster, wiesz? A potem to już na masce może będziesz, wiesz, robiła góry i doliny, ale tu, żeby, wiesz, ten wizerunek odbić, to na całej szerokości niech to będzie jednej grubości plaster, w miarę cienki. Dałam ci takie deseczki, żeby możesz pomniejszyć, bo oczywiście. Tak, dbamy, na tym etapie dbamy o to, że pamiętamy o tym, że nakładamy to na formę, więc ta grubość jest tutaj istotna.
żeby ona nam bardzo pięknie przylegała do tych wszystkich wypukłości i wklęsłości i budowała nam tą formę trójwymiarową. Tak, możemy sobie wyobrazić, że po prostu doprowadzamy glinę do formy tkaniny, bardzo delikatnie, podnosimy, wiesz, etapami, żeby nam się nie urwała, możemy ją lekko zrolować. O! Nakładamy maskę i przenosimy... No, wiatr się zerwał, dzieje się coś ważnego. Tak, może pokażemy to, wiesz, jeszcze do kamery, jak to zaczyna wyglądać. Proszę, glina nam się tutaj pięknie rozchodzi w miejscu najbardziej wypukłym, gdzie jest nos. I poprzez takie głaskanie, dociskanie, szukamy tego naszego kształtu, naszej twarzy. Możesz sobie tutaj położyć, żeby ta glina się tak nie rozciągała, wiesz, bo ona będzie pracować. Jeżeli chcemy, możemy użyć do tego gąbeczki. Możemy użyć na przykład takiej cyklinki gumowej. Wiesz, możesz spróbować, czy to narzędzie tak koresponduje z tobą. Nie, przepraszam cię, ale nie. Nie szkodzi. Tu masz ręce. Drewnianą, możesz samymi oczywiście. Na razie tylko ręce, tak czuję, że chciałabym po prostu sobie poczuć rzeczywiście tą formę taką oryginalną. I tak delikatnie tutaj to nałożyć, nie? Bo to trzeba jednak z wyczuciem robić. Tak? Bo to ma tak ładnie przylegać, prawda? No, jak chcesz, teraz już budujesz swoją formę, wiesz? To już jest twoja koncepcja od początku do końca, jest absolutna dowolność. Tworzysz portret, więc od ciebie zależy, jak go poprowadzisz.
Dobrnęliśmy do końca, nie było łatwo, Małgosiu, nie? Absolutnie. Nie, bardzo zajmujące i no, sporo to czasu na pewno kosztuje. No, pokażemy, dobrze? Tak, oczywiście. Jest to maska, którą opracowała Małgosia. No, na razie musimy bardzo delikatnie się obchodzić. Przed chwilą skończyliśmy, więc glina jeszcze nie zdębiała, jest mokra. Teraz zostawiamy ją do wyschnięcia, ona będzie wysychała, oddawała wodę. Ta maska gipsowa, pamiętacie, którą mamy pod spodem, tą drugą matrycę, ona ciągle tam jest i ona wyciąga wodę z gliny, przyspieszając proces wysychania, troszkę obkurczy się, więc za chwilę będzie można ją zdjąć, tą matrycę spod spodu, tą maskę gipsową, i zostawiamy taką formę do wyschnięcia. I później, jak wyschnie około 3-4 dni, może szybciej nawet, bo ona jest dość cienka, wypalimy ją i przystąpimy do zdobienia. Jesteśmy w kolejnym etapie naszej pracy, powstawania maski. To jest maska, którą wypaliliśmy. Wyjęliśmy ją z pieca. To jest matryca, na podstawie której była ona zrobiona. Decyzja zapadła o takim kształcie finalnym. Jest to biskwit, czyli surowa glina po wypale pierwszym. I teraz według zamierzonej koncepcji będziemy ją po prostu malować. Będziemy nakładać, dzisiaj wybrałam technikę angoby. Inspirując się naszym artystą dzisiejszym, postaram się zrobić portret w sposób, który jednocześnie odzwierciedli naszą koncepcję jakby rozwoju i budowy portretu i przedstawienia całego procesu od budowania formy do dekorowania, a jednocześnie wykorzystam inspirację linearnych rysunków wypełnionych farbą. Chciałam wam pokazać angoby, które mam. Są to takie specjalnie przygotowane buteleczki. Bardzo fajny patent z takimi główkami jak od strzykawki. Dzięki temu angoba, która jest w środku, jest to taki proszek rozwodniony o konsystencji śmietany. Dzięki tej precyzyjnej końcówce, takiej ściętej igle, mogę niemalże w sposób tak jak na rysunku tworzyć linie, no i tworzyć takie barwne kompozycje. Mam kilka kolorów. Ja chciałabym posłużyć się czarnym konturem. Do tego mam czerwoną angobę, biorę niebieską i żółtą. I na nich będę bazować.
zrobiłam podrys grafitowo-angobą, nawiązując do linearnych rysunków. Postaram się teraz troszeczkę wypełnić walorem. Pamiętamy, że czy szkliwa, czy angoby, bardzo dużych kontrastów nie będziemy widzieć. Na razie jest to forma zawiesiny, takiej w konsystencji śmietany. Dopiero po wypale tak naprawdę finalnie będziemy widzieć, jaki jest kolor, więc robimy to po prostu bazując na wyczuciu i doświadczeniu. Rysunek jest angoby, a brzeg, mam taką koncepcję, żeby wykończyć brzeg tej maski szkliwem. Jest to szkliwo czarne, czarne czy grafitowe. Technika, którą teraz Wam prezentuję, to jest nakładanie szkliwa za pomocą pędzla. Zrobiłam zawiesinę gęstości śmietany. Bardzo fajne są te pędzle wachlarzowe. One nam w bardzo delikatny sposób, nie używamy do tego twardego pędzla, w bardzo delikatny sposób nam pozwalają nałożyć to szkliwo. Woda błyskawicznie wsiąka w biskwit, w naszą wypaloną glinę, pozostawiając taką gęstą, zawiesistą powłokę, która następnie będzie włożona do pieca z całą formą i wypalimy szkliwo. Ono się przetopi i uzyskamy taką już trwałą, nieprzezroczystą, finalną barwę. Można nakładać tą techniką za pomocą pędzla miękkiego. Można nakładać kilkakrotnie. Pamiętamy, że szkliwo płynie w piecu, tak? Bo podgrzewamy do temperatury. To szkliwo ma temperaturę około 1200 stopni, więc ono się przetapia, ono będzie płynęło, może nam się troszeczkę rozlać. Pamiętamy o tym, nakładając szkliwo, że ono może wyjść poza obrysy, które w tym momencie tworzymy. I pokrywamy tą całą powierzchnię, którą chcemy przykryć szkliwem. Ja sobie wyobrażam, że to jest ta moja grafitowa plama, więc ta cała powierzchnia przykryta szkliwem, ona musi być po prostu jakby szczelnie przykryta, tak? Bo inaczej będę miała dziury. Znakomite są te pędzle wachlarzowe do szkliwa. Nakładamy kilka warstw, nie bardzo grubo, jednak musimy mieć wrażenie, że rzeczywiście jest to po prostu pokryte tak, jak chcieliśmy. Jak ja skończyłam ten etap zdobienia maski, już jest gotowa do pieca. Po wypale zobaczymy, jak wygląda. Te kolory troszeczkę nabiorą życia, ale angoba ma to do siebie. Jest to, pamiętamy, rodzaj gliny podbarwionej, więc one nie będą tak bardzo intensywne, jak to szkliwo, które mamy na obrzeżu. Dziękuję bardzo.